Lahti, od dawna mroźne i depresyjne przez fakt ilości kibiców, którzy nie za bardzo licznie stawiali się na obiekcie zaupał Selka oraz pory rozgrywania zawodów. Nie wiem jak to jest, ale noc w Finlandii jest taka czarna. Noc taka czarna, czarna jak twe oczy. Czarna i ponura, że aż przerażająca. Na szczęście w tym sezonie mogliśmy podziwiać skocznie z krainy tysiąca jezior w świetle dziennym. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to kolejny odcinek Punktu HS. Mam nadzieję, że takie wytłumaczenie mojego przytychu do Lahti jest wystarczające dla wszystkich zbulwersowanych moimi słowami z HS-u o Lake Placid. Jeżeli tak, to lecimy do odcinka. Czy Dawid Kubacki da radę w przyszłym sezonie zdobyć kryształową kulę? Nie wiem, czy Dawid da radę zdobyć kulę. Musiałby w przyszłym sezonie odpuścić sobie Sapporo, które dwa razy już mu tą statuetkę odbierało. Wolisz mega loteryjny konkurs z przelicznikami, czy bez? Wolę mocno loteryjny konkurs z przelicznikami. Wtedy muszę się męczyć trochę mniej, bo mimo wszystko przy każdej zmianie belki zmienia się też korytarz wiatru, więc ta pierwsza seria nie trwa dwa dni, tak jak przed 2010 rokiem. Zaupał Selka to kompleks trzech skoczni, których budowę rozpoczęto już w 1922 roku. Obecnie w skład zestawu obiektów wchodzą K64, K90 i K116. W XXI wieku skocznie te gościły dwukrotnie Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, z których Polacy zawsze wracali z medalami. W 2001 roku Adam Małysz zdobył srebro na dużej i złoto na normalnej skoczni, a 6 lat temu podopieczni wówczas Stefana Horngachera przywieźli złoto w drużynie oraz brąz Piotra Żyły ze skoczni dużej. Dzięki za feedback. 4 komentarze z aprobatą i 4 z jej brakiem oddają idealny fakt, że eksperyment się udał. Dzisiejszy HS będzie jednak w starym stylu. Dobra, lecimy z tematem. Na fińskie konkursy do naszej ekipy dokoptowani zostali Janek Habdas i Tomek Pilch. Wraz z wymienioną dwójką na starcie kwalifikacji stanęło więc 66 panów. Zanim jednak eliminację, przyszła pora na treningi, te padły łupem Krafta i Graneruda. Trener Turnbichler zdecydował, że Polskę reprezentować mają Żyła, Wąsek, Zniszczą i Stoch. Bez Dawida Kubackiego, który przedwcześnie zakończył sezon, liczyliśmy na walkę o czwarte miejsce z bardzo optymistycznym patrzeniem na pudło. Optymizm nieco ucichł przy skoku Piotrka Żyły, jednak reszta chłopaków spisała się już wyśmienicie. I po 7 grupach byliśmy na drugim miejscu. Niestety słabszy skok Kamila Stocha spowodował, że 126,5 metra Angela Niszka wystarczyło, aby nas wyprzedzić. Rakieta z zębu poleciała 3,5 metra bliżej, co spowodowało 8,8 punktów straty do drugiego miejsca. Szczerze, podium przed zawodami brałem w ciemno, a drugi skok Piotrka Żyły tylko rozbudził moje oczekiwania. Indywidualnie wygrałby Granerud przed Kobayashim i Laniszkiem. Najlepszy z Polaków byłby 7 Kamil Stoch. Drużynowo oczywiście wygrała Austria przed Słowenią i Polską. Dzień później, przy silnym i zmiennym wietrze, na siłę próbowano rozegrać kwalifikacje. W nich wiatr zwiał Östwolta, a Ringen i Pohjola oberwali dyskwalifikacjami. Wygrał Trofenik przed Kraftem i Kobayashim. W konkursie mieliśmy wszystkich 6 Polaków, ale niewiele brakło, aby nie dostał się Olek z Niszczą. Kilkadziesiąt minut później rozpoczęła się prawie dwugodzinna gehenna i walka z wiatrem. Nasi poza Pilchem wylosowali względnie szczęśliwe losy, dzięki czemu obstawili w 5 drugą dziesiątkę jednoseryjną konkursu. Najwyżej z naszych uplasował się Janek Habdas na 11 miejscu, tuż za nim Wąsek, 2 pozycje niżej Olek zniszczą po świetnym locie pod rozmiar Saupał Selki. Nasza starzyzna wypadła nieco słabiej, 18 Stoch i 20 Żyła. Poza punktowaną serią znaleźli się m.in. Wellinger, Domen Preut czy Halvor Egner Granerud, którego wcisnęło w zeskok na 95 metrze. Kapitalny skok oddał Ryoyu Kobayashi. Pewnie wylądowane 136,5 metra dało
mu zwycięstwo o 4,1 punktu nad Kraftem. Trzeci był Karl Geiger. Podsumowując, z jednej strony spoko, że zakończono męki skoczków po pierwszej, prawie dwugodzinnej rundzie, z drugiej zaś szkoda mi Graneruda. W obecnych czasach pogoda płata takie figle, że nawet tak mocni zawodnicy jak Norwek nie potrafią z nią chociażby względnie wygrać. Kraft przeskakuje Kubackiego w generalce i powoli dogania Ahonena w ilości podium. Myślę, że przyszłej zimy już go łyknie i to sympatyczny Austriak będzie rekordzistą pod względem podium. Skok weekendu, Ryoyu Kobayashi, 136,5 metra. Naprawdę świetnie oglądało się ten skok i naprawdę świetnie, że po tym skoku nie obniżono belki. Zawodnik weekendu, Ryoyu Kobayashi, zwycięstwo i nieoficjalne drugie miejsce indywidualnie w drużynówce mówi nam, że Japończyk zaczyna powoli łapać formę. Zaskoczenie weekendu, Remo Imhoff. Świeżak z kraju zegarków, nie ma kompleksów i w drużynie był drugim najlepszym zawodnikiem obok Amana. Poza tym 17 miejsce dzień później w loteryjnej jednoseryjnej batalii dobrze wróży młodemu Szwajcarowi. Następny przystanek to piękna, cudowna Planica. Ale dlaczego do jasnej panienki jest ona dopiero w kwietniu? Mam dosyć tego sezonu. Wy już pewnie jesteście i po Lachty, i po Planicy. Ja jestem jeszcze najwidoczniej te dwa tygodnie do tyłu. Nie wiem, żyję w jakimś innym uniwersum. Ale skoro żyję w innym uniwersum, to dzięki serdeczne za oglądanie. Był to 13 odcinek punktu HS. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie nam suba. Zapraszam was do karty informacji, gdzie znajdziecie wszystkie nasze linki i te moje prywatne, i te nasze podnartowe, a następny HS już po Planicy. Nie wiem, kiedy to oglądacie, nie wiem, kiedy to wrzucę, tak mam być szczery, ale na pewno będzie po Planicy. Mówił do was Rudek, na razie, cześć.